Cześć, 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 witam was, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Mordor, śledztwo z zagrobu. Jesteśmy na posterunku policji, udało mi się tutaj dotrzeć. No i co, jedziemy z Coxem po kolei może, co? Czytaj w myślach, proszę bardzo. Okej. Okej. Przeważnie dwie rzeczy mają do powiedzenia. Ten... This killer's flesh and blood like all of us. Hasn't screwed up yet, but he will. Nasz świadek udał się tutaj, słuchajcie, i może się czegoś dowiemy, czego ona tutaj szukała. A ty? A to nie jest ten nasz szwagier czasem, czy nie? Nie, chyba nie. No, sir. I'd be very interested to know that myself. Oj, chociaż chyba tak. Tak to on. Mhm. No. No suspects at this point, sir. This boils down to sloppy leadership, Lieutenant. Whoever made the call for Ronan to go in alone, it's on you. We lose one of our own tonight, and you have no suspects and no leads? Look, Captain, he wore gloves and apparently didn't touch anything in the apartment other than the knob on the front door. He didn't leave prints, fibers, or anything else traceable. And if you think I don't want this guy to pay more than you, you are sadly mistaken. Watch your tone, Rex. Everyone knows he was your brother-in-law, so you don't need to remind us. But you lose your cool again, and more of your own will join Ronan. You understand me? You find this guy, or a clue that leads to his doorstep. Now! That's an order. Yeah, understood. No, to jednak szwagier. Dobra. Frustracja. Rex, okej. To jest ta pierwsza wskazówka. Koniecznie chcę tutaj, słuchajcie, go dopaść. Poltergeist Gate. Wish I could say that's the weirdest thing I saw tonight. Zbadaj szczegóły, zobaczymy. Bo się odsłoniły od razu. Przyczyna zgonu. Zagardlenie. Ojeju. Uraz szyi i krtani wskutek użycia garoty, dotkliwe obtarcia nadgarstków i kostek, prawdopodobnie na skutek skrępowania konopną liną. O, jak u innych ofiar dzwonnika, bo tego nie słyszeliśmy w sumie. Sprawozdanie z autopsji. Jakie on jeszcze ofiary miał tutaj na swoim koncie? Okej. Sposób mordowania ofiar. Ja już nie będę go straszył, co? Co tutaj jeszcze? Zbadaj szczegóły. To on. Tak, wzrost, budowa atletyczna, rasa biała, niebieskie, znaki szczególne, ubiór zawsze, w masce, kapturze. Rysopis podejrzanego. Spoko. Podejrzani w sprawie dzwonnika. Nowa wskazówka. Aha, czyli ten tutaj przyszedł do komputerka. Tutaj też mamy jeszcze zbadać. A tu to są pewnie ofiary, co? Kurde. Pokaż. Ofiary. Mhm. Związek między morderstwami. Nowa wskazówka. Dobra, ale jeszcze tu chciałem. No, no, no. I to jest ta właśnie ten nasz świadek i jej mama. Plakat z wizerunkiem zaginionych. Zaktualizować. Jeszcze trochę tych wskazówek jest tutaj. Tu chyba coś można podsłuchać. Nie, zrobić. O, tutaj mogę się przyjrzeć. Znak zabójcy. Czyli podpisy mordercy. Zostawia coś na ciele. Jakieś znaki. Spoko. Tu. Symbolika dzwonu. Podobieństwo znaku. Aha, okej. Okay. I poltergeist. Halo? Ktoś odbierze? Dobra, tutaj, mapa. Gdzie grasował, tak? Miejsca zbrodni. No nie gadajcie, że te wszystkie punkty tutaj to jest... Mapa z miejscami zbrodni dzwonnika. To wszystkie ofiary, tak dużo? Wow. Wiecie co, trzeba to cholerstwo szybko dopaść. Dobra, bo w sumie nie było mnie jeszcze tutaj w tym pomieszczeniu.
Zobaczymy. Gotta have faith in the department. Cops gotta stick together. Widzę, że się powtarzają to, co oni mają do powiedzenia. Keep emotion out of it. Więc w sumie tak podobnie jak w tym miasteczku widzę tutaj na tym posterunku. Ronan make detectives so fast. Detectives get all the glory. Wiecie, o co chodzi? Że to chyba będzie tak, że nic nowego. Tędy nie przejdę. Ktoś zauważył? Ktoś zauważył w ogóle? A wy? Never. Ronan's the first. Chief's gotta take Rex off this. He's not gonna be able to think straight. Are you kidding? We couldn't drag him away from this case now. Wonder if that girl knows something. No właśnie. A ona gdzieś tu jest? I don't know how she could be related to this. Dobra, to mogę znowu zrobić... Postraszyć wszystkich. Nie wiem, czy jest sens, wiecie, tutaj w nich się wcielać. Bałaganu trochę zrobić. Tutaj jeszcze mogę zobaczyć. Widzę, że nie ma nic. Okej. Ale tu coś jest. Dobra, mogę się schować. Tutaj jeszcze coś wisi. O, i tu mogę zrobić nawet też coś. Wow. Okej. Bałagan mogę tutaj, słuchajcie, robić. Jednym słowem, bałagan. Tu się mogę schować, tutaj też. A czekajcie, bo tutaj coś jeszcze jest. Raport postępów. Tu wszędzie mogę, wiecie, tu się pobawić w tego. Bałagan tylko narobić. Nic więcej. Patrzcie, puszki zniknęły. Dobra, tu jeszcze coś mamy. Jest więzienie, tak? Aha, i nie przejdę. No. Cześć. Pogadamy. It's too complicated to get into. Let's just say that I wasn't about to let some judge decide how to spend the rest of my life. That's my choice, so I made it. Either way, no, it doesn't matter now, does it? If it didn't, you wouldn't still be here. Maybe I can help. Nah, I appreciate it, but you know, it looks like you got your own shit to deal with. I'll figure it out on my own. Always have. Thanks, though. Nie chcesz pomocy, tak? Do what you gotta do. Aha. Wow, powiesił się. Chyba. W każdym razie nie chce naszej pomocy, więc... No nie będziemy go zmuszać przecież, nie? Informacje osobiste. O, o! Cóż to takiego? Ujawni. Do zebrania. Jeszcze 7 takich. Dobrze. O! Spoko. Oj, tych rzeczy, słuchajcie, to jest masa do zebrania, naprawdę. Niby to fajne jest, nie? No bo wiecie, zawsze to rozmaica troszkę grę, nie jest tak nudno, ale no tego szukania jest tu naprawdę dość sporo. Nie wiem, gdzie jeszcze mógłbym pójść. Czy tu można przejść? Nie. Tu
tutaj mogę robić tylko te poltergeisty. Nic więcej. Tam na górę nie wejdę. Tu jeszcze. Toalety. Coś tu jest? W tych ubikacjach? Nie. Nawet nic na ścianie? Chciałem zobaczyć. Chciałem się przejrzeć w lustrze. Tutaj coś mamy. Dobra. A, można wejść na górę. No dość spory obszar, powiem wam. A to jest to nasze, tak? Tak, tutaj zaczynaliśmy. To co, lecimy dalej, po kolei. No mogę jeszcze opętać w sumie. Dobra, mówi coś innego. Tyle dobrze. No muszę tutaj wszystko tutaj obejrzeć, słuchajcie, obadać. Tutaj widzę coś jest. I can't tell you anything, son. I'm not an homicide. I've only been in the department for 6 months. I just... Do cops get killed? A lot? No, I wouldn't say it happens a lot. I've been on the force nearly 20 years, and I'm still alive. Shakes you up when it does happen, though. Maybe more, because it doesn't happen often. Not that we want it to happen more often. I want to get out in the field someday, of course. This has just been a rough day. Listen, young man. We're all gonna have rough days. Good thing is, we're mostly gonna survive them. Sometimes a desk job looks good. Glad I'm not in homicide. Sleepy town like this, nothing to worry about. Still running. Wow. Każdy żyje, widzę, tym morderstwem. Just hope I live long enough to be an old cop. Is it even safe in the police station? No już nie przesadzaj. A jak teraz zrobię? Nie, nie odbierają w ogóle tych telefonów, tutaj widzę. Dobra. Tu nic. Tutaj mogę zrobić jakąś, jak to się mówi, ujawni, ale to było... Zbierz. Hey, Baxter. You still relying on that wizard lady? You know I ain't into all that spiritual crap. But she's onto something. Results are results. You find a more reliable source, you let me know. Związek Baxtera z Matką Świadka. Ooh. Okej. A ty? Czy ja już z nim gadałem, że tak powiem? Nie, on nie chce. Nie chce ze mną porozmawiać. Czekajcie, tu jeszcze coś. Te duchy są świetne, co za każdym razem to mówię, ale one dodają. Wiecie, on tam w oddali, nie? Zawsze są. Fajnie to wygląda. Tutaj też mogę zrobić. Aha. Parówę. No dobra, słuchajcie, widzę, że będę mógł tutaj wejść na górę, więc może sprawdźmy, co tam jest. I dość duży ten posterunek, powiem wam. O, tu można się schować. Te duchy uciekają od razu. Tu jest jakaś rekonstrukcja. O! Jakaś kłótnia. Kiedy Baxter próbował mi grozić. A, to jest... Bo wiecie co, tak przez chwilę nie wiedziałem, kto to jest Baxter, a to jest ten policjant, co na początku, w pierwszym odcinku... Nie, jakoś tak mu śmiał się z tego wszystkiego. No nie wiem, tak można powiedzieć, że się śmiał. Już trochę przesadzam, ale taki jakiś dziwny. I on z tą matką, tak? No dobra, zobaczymy, jak to będzie dalej. Tutaj coś jest. Wszystko to samo tu mogę robić. No i tutaj to samo, tak? Zabawa. A tu w ogóle ludzi nie ma.
wiem, czy jest jakieś za to osiągnięcie, czy jak? Zdarza im się powiedzieć coś innego, nie? Always the quiet ones that turn out to be killers. Why doesn't he ever talk? Tutaj dalej mogę przejść. Ale tu jeszcze chciałem. To nie są te schody na górę? Tak, dobra. Czyli tak i tak dostaliśmy się tu i tak. Dobra, lecę po kolei. Tu jest jeszcze coś. Aha, dobra, nasz szwagier. Wdzięczność, przemyślenia jego. Zebraliśmy dwa z dwóch, chyba już wszystkie. Raport. Informacje osobiste. No dobra, teraz jeszcze tutaj. Wszystko tu można, wiecie, o... dotknąć, że tak powiem. Chociaż wolałbym znaleźć coś. Jakieś notatki. Tu nie ma nic. Ta dalej tu kopiuje. Dobra, tu nie ma nic, słuchajcie. Tutaj? Tutaj też nie. Sobie tak pomalutko chodzę, nie biegam tu. O, czekajcie. Mapa zabójstw. 28 z 39. No nawet jakoś to fajnie idzie. Znowu ci ludzie. A właściwie duchy. Tu. Rozpierduchę robimy, a co? Nie ma tu nic na ścianie, nic nie mogę odczytać? Nie. Dobra, tu nas jeszcze nie było. Co tu taki syf? Each murder changes, the inner zeal is the same. This is why the killings seem random, unrelated. But the police can't see these connections. Except Officer Baxter. I can't say I trust him, but he's my only chance. Strzeżenie motywu zbrodni. To chyba będzie biuro tego Baxtera. Co on takiego ma tu wspólnego właśnie z tym wszystkim? To mnie ciekawi. Ale strasznie syf tutaj, słuchajcie, jest. Dziwny przypadek. Się może czegoś więcej później dowiemy o nim. Wy możecie zniknąć. Tutaj coś. Tu byliśmy? Nie. Tu jeszcze. No dobra. Jeszcze trzy. Gdzie one mogą być? Pochowane to wszystko? Schowaj się. Się boję, że zaraz coś tu wyskoczy, jakiś... Znaczy pewnie z czasem... Wylecą, nie? Jakieś potworki. Aha, i ten tu był. Patrzcie. To też jest z gry. Just Chaos? Kurde, nie wiem, jak się wypowiada. Ale kojarzę tą grę. Druga część.
może to tych samych autorów jest pewnie. No i na pewno, co ja gadam. No i co? I tutaj góra, wszystko ok, czyli jeszcze ewentualnie... Co moglibyśmy jeszcze tutaj obadać? To było... No tutaj chyba, nie? O tu. Ten właśnie, co tu przyszedł. Wpłyń. Co się dowiemy? Jak go zmusić, żeby przypomniał sobie, co powinien robić? Jak go zmusić? Lotka z danymi zaginionych? Dobra. We gotta find that info about the missing tenants. Aktualizacja danych o zaginionych. Nowa wskazówka. A te? Co to jest? Cassandra Forrest, mieszkanka medium i znawczyni zjawisk paranormalnych. Była konsultantką komendy policji w Salem. A może jakiś trop... Kurde. Ostatnio widziana przez sąsiadów 2 tygodnie temu. Brak kartoteki policyjnej. Sorry. Pod opieką matki. To jest właśnie ten nasz świadek. Nieznane miejsce pobytu ojca. Skreślona z programu szkolnego Salem 2 lata temu, uciekła z domu, notowana za wtargnięcia, kradzież i włamania. Okej. Okay. A, w areszcie. Świadek w areszcie. What the heck? No to czekajcie, no to jak w areszcie, to ona chyba tutaj musi być. Gdzie jest to więzienie? To było gdzieś tutaj na dole? Te duchy to są świetne. Nie, to nie było. No, to było gdzieś chyba tam. No, te plakaty tutaj są. Tutaj też widzę. Nie zauważyłem go wcześniej. A tutaj niby, tak? A tu byliśmy, tak? To są te pokoje przesłuchań, ale... Chyba tak, byliśmy. No, no, no. Tak. Tylko, że ja tutaj niestety nie przejdę. Chyba, że... O, w ten sposób. No właśnie. Tell my younger self what I would become. Moje pierwsze zbrodnie, czy to on? Get out of here. There's a ghost right over there in that cell. Don't you have some other place you can keep me? To prawda. Without all your crazy talk. What? You too? There's another one. Tell me you can't see this guy. He's right there. Someone get this guy to the loony. On rzeczywiście widzi te duchy. The ghost is right there. Can we really not see this? No są duchy, są. Tu akurat masz rację. A ty nie wierzysz, tak? Schowaj się. Nic tu odczytać nie mogę, ale... Wrong cell. Yours should have padded walls. Why do I get stuck with the crazy guy? Dobra, no tutaj to nas nie było. Nie wiedziałem, że można, słuchajcie, to aż tak łatwo ominąć. Myślałem, że po prostu tam się nie da przejść i tyle. Tu się mogę schować. Tu nie przejdę. Więc idziemy dalej. Tu byliśmy. Tu. Co to jest? Zbierz, czekajcie. Tablica pamiątkowa Zakładu Medycyny Sądowej.
Ona żyje czy nie? Spiderweb tattoo usually a symbol for time spent in prison? Why would this tattoo have two spiders in the web? A to my. He got his own tattoo wrong. It's just a tattoo. That's all I know. Focus on your work. This reed wants to be chained to... Are those prison bars? We don't pay you to analyze tattoos. Yes, sir. Właśnie. Tam widzę też jakiś kobieta duch, więc coś czuję. Confession of a lot of stuff. We respect the deceased in here, son. Don't forget that. But tattoos might tell us something. Why is the old guy so harsh? A little respect would be nice. Med school doesn't teach you everything. Okej, okay. Zaraz zrobimy analizę, tylko wiecie, tutaj widzę tą... Narzędzia do sekcji zwłok. No dobra, ale to... A, tu ona, rzeczywiście. No dobra. Co się stało? Mind if I ask what happened? What does it look like? I died. Yeah, I can see that. I meant, how did you die? Autopsies aren't this thorough when the cause of death is cut and dry. I don't know. A bunch of pills. Some were sleeping pills. It was supposed to be peaceful. I didn't know that you... wake up. What am I supposed to do now? I wish I knew, kid. I'll let you know if I figure it out myself. This is all a bad dream. It has to be. Ale nic nie zrobimy. Myślałem, że trzeba jej pomóc w jakiś sposób. A tu? Też jakaś już do kolejnych... do kolejnej sekcji. Dobra, zrobimy tutaj analizę. Widok własnych zwłok. Moje życie. 7 z 7. Udało się to zdobyć. No, są różnego rodzaju tutaj, wiecie. Jezu. Chcę stąd wyjść. Osiągnięcia za to wszystko. Tylko, kurde, no jesteśmy tutaj i chciałbym się coś, cokolwiek dowiedzieć właśnie... No bo ona powinna być w tym więzieniu. Prawda? W ogóle wisi jakiś koleś. Schowaj się. Ten tutaj jest. O, czekajcie. All finery and authority do not make purity. Tutaj jestem ja. No i... A tu? Kto tu, ktoś tu jest? Nie. A on tutaj był. No i to by było na tyle. Nie mogę się jakby... dowiedzieć nic. A ile mi zostało jeszcze rzeczy? Tam było chyba 9 z 11, czy jak? Chyba tak jakoś było. A, tędy nie przejdę. Też nie. Tak, jeszcze... Nie, 10 z 11. Jeszcze jakąś jedną wskazówkę ominąłem. Fajnie by było jeszcze w tym odcinku cokolwiek tutaj właśnie jeszcze ruszyć. O, czekajcie, zajrzyj. Dobra, on ma jeszcze notatki jakieś. Ciało dotarło do prosektorium o 20.14. Przyczyna zgonu, oczekiwań na autopsję. Wstępne wyniki śledztwa. Brak włókien, krwi DNA, podejrzanego, żadnych odcisków palców. Zabójca jest na tyle czujny, że nigdy by nie zostawił żadnych śladów. Nie da rady nic. Nie znalazła tropu. Będzie ciężko, słuchajcie.
Cholera. Więc możemy zakończyć śledztwo. I tak zróbmy. Świadka. Dobra, cel osiągnięty. Zbadaj pokój narad. I teraz nowy cel. Znajdź świadka w celi. No w sumie tam byliśmy, więc... Źle idę, nie? Więc... No dobra, chodźmy tam jeszcze raz w takim razie. Pewnie się coś odblokowało nowego i teraz będę mógł poczytać w myślach. Tylko który to był? Który? Czyżby ten? Zaraz zobaczymy. Nie. To może ten. Też nie. Nie ma tu nic. O co kaman, słuchajcie. This is all a bad dream. Isn't a spiderweb tattoo usually a symbol of time spent in prison? Why would this tattoo have two spiders in the web? He got his own tattoo wrong. Znowu o tym gada, więc... Nie wiem, o co chodzi, słuchajcie. Która cela? No bo... Świadek w celi, ale tutaj nie ma już nikogo. Z kim można by było... Z tej strony nie ma już. Tu zajrzyj nie, wpłyń też nie. Tutaj nic nie zrobię, żeby go jakoś jeszcze nastraszyć albo co. Chyba, że... A ty? Jeszcze... Może ty mi coś powiesz jeszcze? Nie. Cholera jasna. No wiecie co? No bo tutaj nie ma już więcej celi żadnych. Więc o co chodzi w tym? Each one. You get that, right? No? All right, it's your funeral. Sit tight, relax. You're gonna be here for a while. Fuck! All right, look. Look, I might be able to help you. Is your mom's book from the Bell Killer case here? Yes, and it would probably help me find my mom, but as I told you before, you're dead. How can you possibly help me? Hey, I know this place better than you. Now, who did your mom work with here? Who? I don't know. She just called him Bastard. Ah. Baxter. Baxter. All right. His office was on the second floor. No, byliśmy tam. I'll get you there. Let's go. Go where? They're watching. Not for long. Wiecie co, znalazłem świadka, ale jakoś tak dziwnie wyszedłem i trochę mi obcięło tutaj, bo wyszliśmy stąd, nie? I przeszedłem przez tą ścianę i nagle, wiecie, nagranie mi się trochę obcięło, no ale dobra. Nie wiedziałem, że ona tutaj jest z nim. Więc tak, tutaj trzeba zrobić coś takiego pewnie, tak? Tak, teraz możesz ze mną pójść, chodź. Idziesz? Tylko jakby tu pójść, żeby nas nie widzieli. Przecież nas zobaczą. Czekajcie, jak to zrobić, żeby ją tutaj... No bo ja mogę zrobić tutaj takie o, takie o. Ale ja wiem, czy to... Czy to coś da? Nikt tu nie przychodzi, nie? Więc wiecie, o co chodzi.
Jak to zrobić, żeby... Robinson's got the girl in the room right now. Think she knows it. I will find out. Robinson seems like a gentleman. Chyba, że to nie jest dobry pomysł, jeśli chodzi o drogę, co? Follow my lead. I'll get you past these cops and to the door on the other side. He's okay. Yeah. Last time you got caught, Magellan. Stay low or they'll see you. Gdzieś ty poszła? Odwróć uwagę policjantów, biorą siatkę do drzwi. Gdzie ona jest? Why do you guys mess with this? I just threw this out. Speed up, girl. That's not supposed to happen. Tu idziesz, tak? Gdzie jeszcze mogę go jakoś zwabić, że tak powiem? Czekajcie. No tylko to mam tu. Dobra, idzie. I ona wtedy przejdzie. Idź tu, a ja pójdę inną drogą. Dobra, poszła. Ja nie mogę, bo tam jest ten duch, nie? Znaczy ten... to coś. Ten demon tam mnie wciągnie. Ale spoko. To było... gdzieś tu chyba, nie? A, teraz tych muszę tutaj. Dobra, ten tutaj. A ona... my musimy iść tam, nie? O, tu. To jest to? Nie. Taki rozwalony... dobra, tu jest. Ale muszę go zwabić, tego jednego i drugiego, bo ona chyba jeszcze nie przeszła nam tutaj, nie? Tutaj jest, powinna tu być. W ogóle... dobra, tu jest. Dobra, teraz musimy zrobić tutaj jakieś takie... już jesteś? No mogłabyś przejść, czy nie? Aha, czekajcie, bo może... a może ja muszę z nią pogadać najpierw, a potem... ach, kuźwa. Kto to wiedział? Będę chciał już kończyć. Gdzie ona poszła? Co ja robię? Ja robię jakieś kółko. Pomyliłem się. Tu jest. Muszę z nią pewnie pogadać dopiero wtedy. Gdzie ty jesteś? Nice job, kid. We're almost there. You don't need a cheerleader. Hey, I got us this far, didn't I? Got yourself killed, Mr. Bullet Holster. Hey, kid. Hate these things. I can't get across there. You're gonna have to help me. Well, can't you just fly over it? Fly? I'm a ghost, not a plane, all right? And look, you need me to tell you which office is his. Duh. Don't read any of my thoughts, or think anything creepy. Ugh, if this doesn't make us even... musimy się... no można też... można też i tak, nie? Ona to widzi, nie? Okay, man. Get out. No, no, no. I teraz ich tutaj musimy zwabić. I got this. No, już to mi się raz udało, więc spróbujmy jeszcze raz. You need to hurry.
Tu już nie było nikogo, więc myślę, że śmiało możemy... Idziesz? Czy muszę znowu z tobą porozmawiać? Gdzie ty jesteś? Serio? It's close. Where is everybody? Detectives usually work the day shift. Okay, but which office is Baxter's? It's in the back hallway to the right. Okay. Dostanę się do biura Baxtera. To nie widziałem tego. Ona poszła już tam, no dobra. Fajnie by było zakończyć, słuchajcie, to. Are you trying to get caught? You're about as stealthy as a tornado. The desk was like that when we got here. Yeah, I know. How many places can you hide a book in one tiny little room? Who knows? Co wydaje te dźwięki? Profil poufny. Akta kryminalne. A, moje zdjęcia, akta. Aha, to jest to jego. A. Looks like someone was hiding your real rap sheet. Now I have proof. That blackmail file against me. Sure, take your time. No rush, I'm sure that book will bind itself. All right, just calm down a second here. Cops don't hide things in plain sight. I just need to figure this out. Okej, muszę znaleźć notes matki świadka. To jest idealny moment. Słuchajcie, żeby sobie tutaj zakończyć. Tak, 10 wskazówek, poszukamy tego, ale to w następnym odcinku. Ja wam za dzisiaj dziękuję i cóż, do następnego. Trzymajcie się, cześć.